Nie wiem, moim zdaniem... Moim zdaniem... Bond Syndra. H2K, no w sensie tak, no HQ jest znane z tej środkowej gry, prawda? Mają słaby early game, więc tego to, że H2K wyjdzie silniejsze, to było wiadomo, nawet się mówiło dużo o tym, kiedy się w ogóle omawiało grupę C, prawda? To jest słabość HQ, słaby laning phase, to jest siła H2K, silni lanerzy. Ale potem znowu przychodziło. Siłą drużyny z Tajwanu jest eksploatowanie tych midgame'owych rotacji, wyłapywanie i tak dalej. Słabością HQ jest stagnacja w środkowej etapie gry. I pytanie było, co skontruje co właściwie. Więc no EDG w teorii może to samo wykorzystać, tą samą słabość w przypadku H2K, ale skoro na HQ przeciwko takim pikom jak Sivir i Lissandra byli w stanie się stawić opór, to i tu dadzą radę. Ja decyduję się na Alistara. Już ban na Gina jest w miarę zrozumiały, bo Deft gra też świetnego Gina, ale... Alistar, oni się tutaj boją inicjacji. Znaczy też Meiko jest znany ze swojego Alistara, zwłaszcza rok temu, dużo się o tym mówiło. Po wybraniu AD Carry przez Forgiven, znaczy właśnie przez zespół H2K, będziemy też wiedzieli, czy H2K boi się tego bota, czy wręcz przeciwnie, oni mają agresywne plany wobec tego bota, stąd ban właśnie na Tahmkencha oraz Alistara. Oraz jakiś tu jakiś skarner może się szykować, bo obrońcy wybanowani. Ktoś, kto będzie chciał wejść tutaj w tylną linię, no nie ukrywajmy. Kiedy widzisz naprzeciwko siebie Defta, już w postaciach chcesz zaplanować mniej więcej, jak sobie z nim poradzić. Tak jest. Odamne. Gdzie wybiorę do swojego zespołu pierwszą Elise postać. Raczej pójdzie. Elise, ewentualnie Aurelion Sol, to jest też bardzo ważne, przeszedł. Aurelion Sol, to właśnie, to jest ciekawe. A znowu zostanie wybrany Aurelion Sol i znowu będzie pauza i remake gry, bo znowu jakiś poważny błąd, to już mnie strzeli. Nie ma TSM, więc karma, nie podoba mi się to. H2K dawno nie zdominowali gry z karmą. Poppy. Widzieliśmy Poppy już parę razy w ramach Mistrzostw Świata tegorocznych i faktycznie ją zobaczyłem po raz kolejny wraz z Elise. Masz tutaj rację moim zdaniem, to był błąd H2K. Chyba, że oni chcieli, żeby przeciwnik wziął Elise, ale chyba, wydaje że to się, jakiś, że nie. Hekarim? W sensie, no tak, wybanowali obrońców, to może chcą w jakiś gwiazd, więc może Sivir Hekarim tu się szykuje dla H2K. Grali to już wcześniej, to jest ich styl gry, Olaf tutaj nie jest dostępny, no ale no, na tym koniku to Jankos mógłby zagrać. I to bardzo, no ja już to powtarzam wielokrotnie, ja już nie chcę was zanudzać tym, bo część z was pewnie to słyszała, ale wszyscy mówią, Jankos, nie wiem, Elise, Jankos, Lissin, Jankos, no cokolwiek innego, prawda, Nidali. Ja Jankosa najbardziej polubiłem właśnie na tym Hekarimie. No, siedzę na koniu, no i gość po prostu miażdżył, prawda, i wydaje mi się, że tutaj jest to jakieś tam rozwiązanie. Zwłaszcza, że aura Poppy zdaje się nie działa na jego szarze, prawda? Mimo, że jest ten doskok, tak. to nie jest jako przemieszczenie tego typu i no Poppy nie będzie tutaj w stanie zatrzymać Jankosa. Rek'Sai, nie uważam, żeby Rek'Sai była silna na obecnym patchu i dziwię się, że tu jest grane, no ale okej, na razie dzisiaj dwa zwycięstwa, jeśli... Nie, przepraszam, to jedno zwycięstwo Clear Lava. To było ciekawe. No myślę, że to jest lekki memoriał dla drużyny, która zakwalifikowała się wczoraj, Albus Nox. Ale raczej zobaczymy taki potężny botlane, jakim jest nami, jest Real. Czyli to Deft oraz Meiko będą chcieli grać defensywnie, że rzeczywiście tutaj H2K ma chyba plany takie bardziej agresywne. Tak. Nami dobry design w tych teamfightach, ale na linii mogą grać bardzo agresywnie tutaj Edward Gaming, chociaż z drugiej strony Caitlyn również wielka siła podczas laning phase. Wydaje mi się, że Forgiven czuje się dzisiaj mocny. To było widać w sumie. W poprzednim spotkaniu. No miejmy nadzieję, że ta intuicja go nie zawiedzie i być może oczywiście ja się tutaj mylę, ale takie mam wrażenie, że właśnie botlane zespołu H2K czuje się w miarę pewnie. Ryu również super. Odamne jest team playerem w dzisiejszych rozgrywkach. On tutaj nie chce chyba za bardzo flash replaysów robić i myślę, że słusznie, tylko w takim układzie trzeba brać Jace'a. W sensie w tym poprzednim spotkaniu rzecz jasna, bo tutaj jeszcze nie wiem, co zostanie wybrane. Jace by tu pasował no, pod ten zamiar H2K, prawda? Weźmy te wieże. Kompozycyjnie.
powtórkę z rozgrywki, ale widzimy już Kennen. No i Ryze po raz wtóry, znaczy powiedz szczerze, ja pojechałem tam do, na bootcamp do H2K, ja powiedziałem Ryu, słuchaj, to jest najmocniejszy midlaner, ja ci pokażę jak nim grać i teraz oczywiście to widać, prawda? Te genialne teleporty, obrażenia i tak dalej. Ale nie, będę to już absolutnie poważny, naprawdę bardzo mi się podobał, bardzo solidny występ Ryu na Ryze i wcale mnie dziwi, że wybrał tą postać. Ja wiadomo, nie jestem jakimś super profesjonalnym zawodnikiem, ale nawet z mojej perspektywy widzę, że Ryze wcale aż tak wielu problemów jakichś ciężkich matchupów na midzie nie ma. Wyjątkami są te o dużym zasięgu, dużych obrażeniach burstowych typu Syndra. Ale Syndra jest banowana, bo nie można jej zostawić otwartej, a Vel'Koz'en... No z Vel'Koz'en da sobie, można sobie jakoś tam poradzić, zwłaszcza kiedy będzie grał zbyt agresywnie, bo o ile Syndra jeszcze ma ten Scattered the Weak, to pozwala czasami z tych ganków uciec, no Vel'Koz'en jest trochę ciężej, prawda? Dwie ciekawostki z tego draftu, podsumowując go, bo widzimy, że wykończony. Pierwszy, Aurelion Sol, nikt nie typował, że zostanie przepuszczony w banach, a jeśli, no... Niezbanowany, to wszyscy spodziewali się, że zostanie wybrany. Widocznie ani Scout, ani Ryu nie lubią grać Aurelion Solem. Coś z tego wynika, ponieważ no, wydaje się to jedna z najpotężniejszych postaci na obecnym patchu. Druga sytuacja. Ten mecz potrwa albo 20 minut, albo 50, drodzy państwo. Albo mamy dwie kompozycje oparte na połkowaniu i zdobywaniu wieży. Albo któraś drużyna faktycznie wejdzie na właściwe tory i weźmie pierwszą, drugą, trzecią, potem szybka rotacja, tu jakiś split push Kennena i biorą kolejne. I wtedy ta gra może szybko się zakończyć ze skutecznym baronem, pierwszym. Albo żadna z drużyn nie zgarnie przewagi w tym puszu. Będą siedzieli na midzie i będziemy mieli taki aram. Aram, który będzie polegał na tym, że będą siebie nawzajem gonić po tej środkowej alei. Nikt nie będzie mógł zainicjować, bo nie mamy tutaj żadnej inicjacji właściwie poza Kennenem. I będą tak, biegaj sobie po tym midzie, tu puszować się w lewo, potem ci w prawo i taki ping-pong na midlane, który nie będzie prowadził do niczego, aż w końcu ktoś popełni znaczny błąd. Także 20 minut lub 50 minut to jest moje przewidywanie. Jest to jak najbardziej możliwe. Kolejny bardzo ważny mecz zresztą, tylko że tym razem bardziej dla EDG. Jeżeli EDG teraz zwycięży, to już ma zagwarantowany slot na ćwierćfinałach Mistrzostw Świata. Podczas gdy jeżeli H2K zwycięży, to wtedy nikt się nie kwalifikuje, tak cytując po prostu z naszej konferencji, ale po prostu chodzi o to, że kolejny dopiero mecz rozwiążono ten problem. My przechodzimy na Summoner's Rift, zespół H2K w barwach niebieskich, EDG w barwach czerwonych. No i przekonajmy się, kto okaże się być lepszy. W ogóle też nie dziwi mnie wybór, że Forgiven vs. Deft to będzie matchup, no, tak. Na którym sfokusuje się alternatywny cast Riot Games. No nie jestem fanem tych kompozycji H2K, no ale no, wygrali z taką podobną w poprzednim meczu, więc no, nie będziemy krytykować zwycięzców. Jeżeli czują się na tym pewnie, to czemu nie? Znaczy, słabość tej kompozycji może po części w midgame'ie, bo Caitlyn potrzebuje trochę czasu, żeby się rozkręcić, Ryze zdecydowanie również. EDG dobrymi rotacjami może to ugrać. Albo przykampić mega bota, chociaż Forgiven jest całkiem niezły pod tym względem, może sobie uciec z takiej sytuacji, Karma mu jeszcze w tym pomoże. Albo Odoanne, bo on też lubi się wywalać raz po raz, jeżeli jest bardzo duża uwaga ją poświęcona. On nie jest zły, on nawet stawiając czoła teoretycznie lepszym toplanerom, potrafi utrzymać linię i jej nie przegrać, tak? Ale jeżeli ma do czynienia z lepszym toplanerem plus jeszcze agresywnym junglerem przeciwnika, no to on zaczyna mieć problemy. Co ciekawe też, jak do tego podejdzie Jankos. Zobaczymy. Dwa potężne botlane'y. Nami jest Real i Caitlyn Karma. Potężny zasięg, potężny push kontra Poki sustain. Także dużo będzie zależało od tego, kto będzie pushował. Bardzo sporo trade'ów spodziewam się na dolnej linii. Wiadomo, Nami oferuje, jak powiedziałem przed chwilą, większy sustain. Także na dłuższą metę Edward Gaming wygra. Ale nie no, pierwszy level powinien dobrze wyjść dla H2K, jeśli nie podejdą pod podwójną falę Nami. Co zrobili? Wander lekko bity. Nawet nie lekko. No, tutaj dosyć mocno, ale te ciasteczka pozwolą mu oczywiście tutaj odzyskać utracone punkty zdrowia, przynajmniej za jakiś czas. Niemniej jednak, no... I tak w sumie nie wyszło źle, biorąc pod uwagę, że te pierwsze kilka poziomów to wcale w Caitlyn nie ma łatwych, prawda? Znaczy ma przede wszystkim ten zasięg tylko i pasy. Tylko zasięg, no tak. Natomiast Karma jest potężnym supportem na pierwszym poziomie. I jeśli jesteś w stanie ładnie tutaj trafić ze swojego ultimate'a... A Maus bardzo agresywnie podchodzi. Tak, on tutaj szukał okazji, żeby zrobić przeciwnika. Kolejna duża fala
Essence Fluxu i jest podrzucenie Scout w tarapatach, jest on za chwilę jeszcze odleżony, Flash! Ryu! Świetnie to zagrał, ale chyba zginie. Okej, okay. Warto było, warto było. Było to dziwne, było to szalone, samonery się posypały, ale opłaciło się. Szalone Ryu. W sensie tutaj mogło być jeszcze gorzej, ale gdyby Elise tu była, ale jest o, kill. O, kolejny kill, oto Amne, ładnie ogrywa przeciwnika. Jeden na jednego, May, Mausa, no... Jednego z najlepszych top lanerów w regionie chińskim, tego się nie spodziewałem. Brawo do Anne. Chyba się obraził to, co powiedziałem na jego temat, ale teraz zobaczmy, jak został zagrany. Forgiven tarapach, nietrafiony kokon, dobry flash! No i strzelec zespołu H2K będzie bezpieczny. To jest spore doświadczenie tego zawodnika, pozwoliło mu przetrwać te ciężkie chwile. A środkowa aleka, w ogóle byliśmy ujęcie na kamerkę Ryu i Ryu tak, tak... Znaczy, wyraz twarzy się nie za wiele zmienił, ale tego należało się spodziewać. Jest w końcu Azjatą, niemniej jednak to było takie... O... W ogóle co się dzieje w tym meczu? W sensie jest... Miniony pojawiły się dopiero na linii 2 minuty temu, mam już 3 kile i serię... H2K nie ma summonerów w tym momencie, nie ma osoby, tylko Wander ma flasha. W ogóle zobaczmy raz jeszcze akcję na topie, no gratuluję rumuńskiemu toplanerowi, jak powiedziałem. Ograć jednak kogoś, ale... No ten flash zaskoczył przeciwnika, ten stun był morderczy. No i upuściła tutaj Lizaka Poppy. Ale przede wszystkim też na dolnej linii, szkoda, że nie dostaliśmy powtórki, bo tam Clear Love próbował przewidzieć flasha Forgivena, próbował być takim Mad Life'em na Elise. Mało brakowało, naprawdę mało. Forgiven miał trochę szczęścia, ale no przede wszystkim podziwiam Clear Love'a, że tak idealnie wyczuł intencje Forgivena. Tak jest. No też tam sytuacja na midzie to tylko tyle, że zabrakło tego Iron Prison. Ten trzeci poziom wiele, bardzo dużo by zmienił. Absolutnie bardzo dużo, bo też ten SS flag został nałożony i ten rut trwałby całe 2 sekundy. To jest dużo, dużo czasu. Zobaczmy, 2 do 1 na korzyść H2K. 1000 sztuk złota przewagi. Janko już przyczajony na górnej alejce, ale wydaje mi się, że raczej tym razem Maus nie popełni tego błędu, nie wejdzie w przeciwnika w ten sposób. No zobaczmy, no też przede wszystkim... botlane tutaj bardzo najważniejszy tu się pokazuje. Że Deft wychodzi silny z tymi creepami, 35 do 23, więc na pewno dużo się tutaj zadziało na mapie i będziemy obserwować przede wszystkim creep score. Na topie odołamy 15 przewagi, na midzie przewaga również dla Ryu, więc się opłaciło ta fala pod wieżą. No stracił ją scout, był tam też kanon, więc lekka przewaga w doświadczeniu dla midlanera H2K. Dużo się tutaj zadziało i może to mieć swoje konsekwencje, za kilka minut będziemy bacznie obserwować. Ale zobaczmy. 5-6 minut za nami, a już 3 zabójstwa. Spora odmiana względem poprzedniego spotkania, a teraz Scout obrywa. Nie no, Ryu po prostu świetnie, oj, jeszcze to. Świetnie wymienia się tym Ryzen, po prostu podręcznik grania Ryzen, ta książeczka, którą ma to pod ręką, to jest to, co czytał ten zawodnik, ale teraz Deft musi użyć w heala. Flasha jeszcze nie spalił, ale Janko nadchodzi na środką alejkę, Ghost odpalony, teraz jeszcze nadejście ze strony Killowa. No, proszę bardzo, jaka agresja ze strony H2K, niemal na każdej linii szarżują i... No, trzeba przyznać im, zwłaszcza przed chwilą po tym, co oglądaliśmy na bocie i na midzie, no to są czołowi zawodnicy z czołowego regionu, prawda? To są legendy, Deft, Clear Love, Scout. Tych zawodników nie trzeba wszystkim prezentować, a H2K walczy z nimi jak równi z równymi. I to solo queue na najwyższym poziomie w wykonaniu europejskiej drużyny. Oj tak. Zobaczmy teraz. Zobacz. Kolejna dieta, dobra wymiana. Dev w ogóle jest pozbawiony many, więc ta walka nie będzie go faworyzowała. Forgiven dominuje linię. Po raz kolejny zresztą. Może w creep score jeszcze tego nie widać, ale za moment oczywiście przegoni przeciwnika, ponieważ zmusił go do powrotu do bazy. Ale w tym spotkaniu... Ojej, top lane. Ja mówię, że nie masz tak dużych przewag, jeżeli chodzi o CS-y, a tutaj nagle top. No tak, i generalnie H2K zainwestowało w drafcie w silny laning phase i to się opłaca, widać to po prostu po wynikach. Daje im to również 1300 przewagi, oczywiście to jedno zabójstwo wzmocniło numerek, jeśli chodzi o złoto, ale to wciąż między innymi świetna kontrola własnych alejek. Jankus gra również bardzo agresywnie. To jest to H2K, które tak naprawdę znamy i uwielbiamy oglądać. Dokładnie tak. Kolejnym smokiem będzie Infernal, właśnie kolejnym pierwszym spotkaniu. Pierwszym smokiem w tym spotkaniu będzie właśnie smok piekielny. Mako będzie chciał tutaj zadbać o tą wizję i bardzo słusznie zresztą. Kolejny ward rzucony. Ryu szuka okazji. Trzech zawodników na alejce. Nietrafiony ultimate rzucony, również ultimate od Mausa. To jest koniec. Koniec.
Żegnamy Ryu, Odam oraz Jankos. Wreszcie widzimy wykorzystywany Ultimate od Ryza, prawda? Podobało mi się, co Maus właściwie zrobił. Bardzo dobry ult od Ryza, nie? I tak. Najpierw uciekał w prawo, widzi Ultimate, chce uciekać w lewo, ale to też bez sensu, oni tam stoją i tak stanął w miejscu, jak. Co ja właściwie mogę zrobić? Tak, ale to jest właśnie to. To jest właśnie ten fakt, z którego nie wszyscy zdają sobie sprawę. To, że jest zużyty Ultimate od Ryza, to jest jedna rzecz, ale no nie uciekniesz w kierunku, z którego ten Ultimate leci, bo możesz po prostu wyjść z tej. Tak. Tego pola, może się poruszać, może wyflaszować, może zrobić wszystko. Więc to jest taki młot. Między młotem a kawadłem się trochę znajdujesz wtedy, prawda? Zresztą to jest po 11 poziomie w ogóle jeszcze lepsze, bo zasięg tego teleportu jest spory i zazwyczaj on przekracza zasięg wizji przeciwnika, więc możesz go bardzo łatwo szukać. Rzucasz teleport za nich, oni uciekają w przeciwnym kierunku prosto w objęcie twojego zespołu. No, możliwość jest multum. Wow, Ryze wymaga skilla. Zajęło to Riotowi 6 lat. Dobre. No ale taka jest prawda. Niewątpliwie tutaj ten pierwszy meta. Oni to wprowadzali stopniowo. Może nie chcieli tutaj po prostu doprowadzić do tego, że gracze by nagle dostawali zawały, jakby widzieli tego reworka. Wyobraź sobie ten rework zaraz po tym, jak ten Ryze jeszcze był na zasadzie point and click, nie? Tak. Wszystkie umiejętności. Jak ludzie płakali, że Q będzie skill niegrywalny! Trzeba będzie mierzyć z Q! I to nie jest już point and click! A dalej właściwie już to od 6 poziomu gra Ryzen polega na tym, żeby walić głową w klawiaturę, nie ukrywajmy, więc teraz to naprawdę wymaga finez i mi się to bardzo podoba. Jeden z powodów, do którego w ogóle zająłem się tą postacią trochę dłużej. Prayseeker tutaj nie ukradnie blue, scout zgarnie cokolwiek, ale H2K. Generalnie, no, oczywiście z wiadomych powodów kibicujemy H2K. Dodatkowym argumentem jest to, że właśnie ich zwycięstwo tutaj może sporo namieszać w grupie C. I wiadomo, jak Edward Gaming wygrywa, wchodzą do ćwierćfinału i jest po prostu walka o drugie miejsce pomiędzy właściwie HQ i H2K, prawdopodobnie jakaś dogrywka, jeśli bez większych niespodzianek. Ale jak H2K wygrywa, to tutaj robi się bardzo ciekawie i nawet Edward Gaming może skończyć poza ćwierćfinałami. Ładnie wymienięte przez zespół, oczywiście niebieski, Forgiven, w poważnych tarapatach, utrusz od Barasz, odłamne. Chociaż zobaczmy, właśnie odłamne się chciał pojawić. Anulował ten teleport, nie wiem czemu za bardzo. To była taka świetna okazja, ale może się przestraszyli tego 3x3. Forgiven ma mało many, co prawda akurat Caitlyn aż tak bardzo jej nie potrzebuje. Wander zbity do połowy punktów życia. Plus przeciwnicy, którzy są w stanie w miarę szybko uciekać, prawda? Przede wszystkim Dev, który jest nieufny. Może po prostu, to nie właśnie chodzi o też tą falę minionów na topie, że też. Nie, może by nie wyszło na bocie, może nie przegraliby, ale po prostu powiem tak, uciekliby. Szanse powodzenia na zasadzie, żeby kogoś zabić na bocie były około, bym powiedział, strzelał 30%. A na 100% ta wieża na tobie została utracona teraz oddałem w położach terapotach Slicing. Melstorm zagrane! Ogromne obrażenia! Moss się prawdopodobnie tego nie spodziewał. Jeszcze trafiony Shuriken. No, wyszedł tutaj obronną ręką z tego Odamne, ale przez chwilę wyglądało to źle. No tak, i gdyby tutaj miał troszeczkę więcej punktów zdrowia, to prawdopodobnie by zabił Mausa, ale ta przewaga w hitpointach faworyzowała to Planer Edward Gaming. No i cóż, 3 do 1 na korzyść H2K wciąż. Przewaga na midzie rośnie, 15 klipów przewagi. No w topie to, och, to jest masakracja. Tam te dwa deady ze strony Mausa to jest jedna rzecz, ale utrata ponad 20 creepów to jest tak. Chciałbym zobaczyć różnicę w złocie między nimi. Musi być olbrzymia. To musi być jakieś 1000 złotych tylko na samym topie. Złotych. Co ciekawe, Deft no wciąż niby prowadzi, prawda? Ale to jest taka złudna przewaga, mam wrażenie. Bo Caitlyn tutaj radzi sobie naprawdę nieźle i Forgiven prędzej czy później to wykorzysta. Zobaczmy. Blue Ezreal bez łezki. No, niby można, ale taki dosyć niekonwencjonalny. Rozumiem. Tak Forgiven go poobijał na linii, że po co ma budować łezkę? Weźmie tą ze swojej twarzy uciekające. Nie. Sucho. Moment, gdzie jest moja woda? Ale zobaczmy, środkowa aleja. Scout obrywa bardzo potężnie. Jeszcze jedno AQ, to jest koniec. Pytanie, czy się na to zdecyduje jednak nie tylko jeden minion pod wieżą, ale... wow. Scout po tej linii z Ryzem prawdopodobnie zatęskni za metą na midlane, kiedy się brał teleporta. Tak. Non-stop wybijany i straci teraz już 20 minut, a teraz straci kolejne 6. Jak i wierzę, zdecydowanie zdominowana środkowa aleja przez
naszego koreańskiego midlanera. Faker nadchodzi. Ryu nadchodzi, bój się. A. Będzie zemsta. Ryu jest mocny, ale nie wiem, czy to jest ta sama klasa. W sensie. No wiadomo, to nie chodzi nawet o ten stereotyp. Wow, Faker jest najlepszy. Ale jest. Ale jest. Nie, po prostu też występ Fakera w pierwszym tygodniu zmagań był absolutnie fenomenalny. Dominował. Tak, nawet kompletnie. W tej przegranej jak na Cassiopeii wyglądało to dobrze. Tak, no grał swoją. On, znaczy jasne, pod jednym względem Ryu do Fakera jest bardzo podobny w tym spotkaniu, w poprzednim spotkaniu. On gra 1v2 troszeczkę. Na zasadzie takiej, że on wymusza reakcję clearlowa, on musi się pojawić na midzie od czasu do czasu po to, aby scout nie zginął. Ale sam Ryu czuje się mimo wszystko podczas tych ganków całkiem bezpiecznie. Chociaż teraz być może wykrakałem, dobry ultimate ze strony Malzahara, ale zbyt wcześnie rzucony kokon i Ryu przeżyje to starcie. Trojan Barrage! Ale banana nie trafia. No to jest bardzo, to jest niestety smutne dla EDG, że nie byli w stanie tu zabić Ryu. Potrzebowali tego zabójstwa bardzo, bardzo, żeby nadrobić ze straty. I co więcej, no, to jest sukces dla Ryu, że jest w stanie uniknąć przez 15 minut śmierci na połączenie Elise plus Malzahar. To jest takie proste. Malzahar klika, flash RK, clear love przedłuża stun. Właściwie nie da się przeżyć na rajzie, prawda? Więc to jest naprawdę duży też sukces, że grając tak agresywnie, Edward Gaming nie było w stanie go zabić. I pytanie, chciałbym nie przyglądałem się właściwie roli Clear Lava, ale mało robi w tej grze na Elise. I pytanie, czy to on nie zaspał właśnie tej środkowej linii? Jest to jak najbardziej możliwe. Poza tym też ten kokon. Zauważ, że on został rzucony troszeczkę zbyt wcześnie. Gdyby on został rzucony później, tuż po zakończeniu działania trwania umiejętności specjalnej, to jest super umiejętność. Może bał się flasza. Zahara. Być może. Chociaż no... Ten stun ze strony Elise trwał nawet nie połowę tego, ile powinien, tak naprawdę, z uwagi na ten fakt. H2K 3000 przewagi. Edward Gaming to jest stare dobre H2K, które no, ja pamiętam jeszcze no, półtora roku temu. Z miłym wspomnieniem, nie ukrywam. H2K bardzo aktywne, agresywne. Starający się wykorzystywać swoją przewagę, nawet nie forsując jej za pomocą kolejnych zabójstw, ale po prostu presją na mapie, głęboką wizją, bieraniem kolejnych wieży i jak na razie obudzili się strasznie na tym w tym drugim tygodniu. Wymiana, Ryu starał się obudzić przeciwnika. Znaczy nie do końca czasem rozumiem, czemu on zaczyna od E, potem W. W sytuacji, w której on nie zamierza dobić przeciwnika, więc nie potrzebuje go utrzymać w miejscu tak długo. Raczej bym tutaj preferował właśnie odwrotną kolejność w EQ. Wtedy tych obrażeń jest troszeczkę więcej. Ja nadal nie rozumiem Ryza. Ja na razie zatrzymałem się na tym pierwszej wersji. Więc możesz wszystkie literki mówić. Nie, ale wiem, że można przedłużyć oczywiście. Można zwiększyć obrażenia, można tam rozproszyć je lub przedłużyć ruta. I faktycznie to jest fajne, że musisz może mechanicznie to nie jest trudne, ale trzeba podejmować szybkie decyzje. To jest fajne w tym nowym rajzie. Tak, to jest właśnie bardziej taka kwestia wyrobienia pamięci mięśniowej. Teraz zobaczmy. Kolejna świetna wymiana. Ryu musi zabić przeciwnika, chociaż ten używa Ghosta i to, co ratuje scouta. Ale wracając, no właśnie to... Nie pozwolą mi bandę robić, gdy... Forgiven również w tarapotach. Raczej powinien tutaj odpuścić. Ja bym nie ryzykował chyba. Chociaż... Też Deft nie ma tu wielu obrażeń z tym gauntletem, żeby na przykład cisnąć tuż od barasz. No ale nieważne, zobaczmy. Clear Love wyrzucony z dżungli. To jest chyba największa porażka Edward Gaming. O nie, no w sumie top lane. Okej, top lane, 50 creepów. No, to jest straszne. Rozbestwił nam się odłamny, strasznie. Tak, w poprzednim spotkaniu ja mówiłem, że tak jakby go nie widać tak tym... Może znowu tak sniki, ale no to jest ninja, więc czemu się tutaj dziwić? Dwa levele więcej. 50 creepów, niemal solo wieża wzięta. Co się tyczy też tego gantleta, to może i z gantletem nie zadajesz tak dużo obrażeń, ale ten slow sprawia, że też Mako, wbrew pozorom, budzi zdecydowanie większe zagrożenie. Bo łatwiej będzie na pewno trafić też tą bańką. Znaczy generalnie z gauntletem jest taka idea, że robisz mniej obrażeń z jednego Q, ale przez to, że trafiłeś to Q, trafisz kolejne trzy, prawda? I ogólnie w teamfightie nagle robisz więcej obrażeń, prawda? Ze względu na ten dodatkowy efekt CC. No co mogę powiedzieć, no oddaliśmy tutaj honory odołamy, trzeba oddać honory jednak Mako i Deftowi. Po tym zaciętym 2 na 2 na bocie, mimo
którzy tam pojawili się w pojedynczych sytuacjach junglerzy, no to było takie jednak 2 na 2. No i przewaga w farmie tutaj wypracowana. Zobaczmy. Jeszcze go jest CDG. Teraz jest flash do przodu. Scout łapie Ryu. Być może teraz zakończy się śmiercią Indeinera. Dokładnie tak. H2K traci swojego zawodnika. Jankos również teraz po atak. Jest Ripple. Clear Law rzuca mu się na głowę. No i to jest kolejny zawodnik martwy. I tak mówię, że nic nie robił. Tak wreszcie teraz się obudził. Double kill. Ale trochę późno, prawda? 18 minuta meczu. Ale to jest właśnie problem taki z graniem na najbardziej topowe teamy. Wiele drużyn jest w stanie zrobić jedno zagranie, może drugie, prawda, wypracuje sobie przewagę. Tylko problem jest taki, że jedyny sposób, żeby z nimi wygrać, to jest utrzymanie tego tempa aż do wzięcia Nexusa. Nie możesz, kiedy już wypracujesz raz przewagę, nie możesz im odpuścić, nie możesz im dać czasu na zgrupowanie się, bo oni są dobrą drużyną i wykorzystają bardzo dobrze ten odcinek czasowy. H2K grało aktywnie przez 15 minut, okej. Okay. Co z tego, jak ostatnie 2 minuty w ogóle żadnej presji i już to Edward Gaming ruszyło do ataku i teraz to oni mogą przejąć pałeczkę i zobaczmy. Już zmniejszają przewagę w złocie tylko 3000 i zaraz mają apetyt na kolejną potrawkę z Ryza. Tak, Ryu jest teraz w totalnej, beznadziejnej sytuacji. W ogóle Ultimate Malzahara jest absurdalnie niski cooldown ma, więc... Tak. I to jest to, o czym mówiłem. Jeśli dasz palec takim drużynom jak Edward Gaming, jak SKT, jak Rocks Tigers, to wyrwą ci nie tylko dłoń, nie tylko rękę, ale jeszcze coś więcej. No być może jakieś tam organy wewnętrzne, tak, bo to tak. Było najłatwiej wraz z samym ramieniem, ale tak, no tutaj Michał ma jak najbardziej rację. IDG poszło za ciosem, pozwoliło tak naprawdę Rydzały się skrzesić, wrócić na linię i go zabić ponownie. Postarali się coś z tego wziąć. Smoka nie było. Smok będzie dostępny za minutę i to będzie Ocean Drake. Ale powiedzmy sobie szczerze, zaczyna to wyglądać nieciekawie. Ale hej, czy to nie jest to, czym wspominałem przed meczem? H2K znane ze swojego silnego laning phase i wyszli właściwie z tego early game'u z 4000 przewagi. I są znani ze swojej stagnacji w środkowym etapie gry, że brakuje im kreatywności, jakby brakowało im pomysłu, jak właściwie, okej, mamy przewagę, ale co z tą przewagą zrobić? No i właściwie mamy podobny tego obraz w tym momencie w grze. Widzimy, że zmiażdżona Poppy, ale jakoś przetrwała, już nie ginie więcej, to jest najbardziej istotne dla Edward Gaming. Przynajmniej utrzymuje jedną linię, a na pozostałych dwóch drużyna z Chin robi placey. Dokładnie tak. Placey to też jest kwestia sporna. Znaczy wiadomo, no, póki co im to wychodzi, ale co tutaj może utrzymać jeszcze tutaj w grze? Forgiven? Też pamiętajmy, że nie muszą się spieszyć, prawda? Tak. Fajnie byłoby, jakby przycisnęli, ale mają też fenomenalny late game. Ja bym poczekał, ja bym tutaj po prostu trzymał się w rozgrywce. Nie oddawał obiektywów, bo jak najbardziej H2K jest w stanie o nie walczyć. Mają o wiele lepszy late game od Edward. Tak, więc inwestycja smoki miałaby sens, chociaż wiadomo, że Ocean Drake nie jest aż tak cenny. Zwłaszcza jeżeli masz tylko jeden stack tego wzmocnienia. O, Ryu na speed pushu. No, i w ogóle rotacja ze strony H2K. Dobra decyzja, no, bardzo dobra decyzja. Przeciwnicy są przy smoku. Tym bardziej dlatego, że są bardzo ubezpieczeni przy tym manewrze. Zobaczcie na minimapę. Przez rzekę, po północną ćwiartkę dżungli. Dobrze wiedzą, co tu się dzieje. Gdyby Edward Gaming próbował ich w jakikolwiek sposób skrócić, byliby w stanie zareagować. Mieli zawsze teleporter od Ryza, żeby się wycofać bezpiecznie. Także bardzo rozsądna decyzja i na ten moment jak najbardziej się opłacała. Tak, dosyć wolna reakcja ze strony DG. Co prawda ta wieża chyba zostanie mimo wszystko zniszczona. Niemniej jednak... Brakowało tego zdecydowania. Oni już powinni olać tą górną alejkę, wysłać tą jedną osobę od strony bazy, podczas gdy czwórka zawodników zespołu czerwonego powinno puszczać midę. Być może udałoby się poważnie uszkodzić tą wieżę wewnętrzną również. No i zobaczmy. Teraz będzie bardzo ważne, czy H2K będzie forsowało Barona. Mają 3000 przewagi, dobrze wiedzą, że są do przodu, to jest 4 do 2 wieżach, więc również policzą prawdopodobnie krypy, 20 na midzie, 50 na topie i te 7 na bocie nie wygląda już tak groźnie. Także myślę, że dobrze wiedzą, że są do przodu i z tego powodu będą forsować Barona, czy po prostu będą starali się farmić. Nie mają zbytnio wielu sposobów, żeby inicjować. Mają takie bardzo pasywne postaci, które farmią i dopiero w late game'ie coś robią.
Więc nie wiem, czy na ile będą w stanie tutaj poczarować, ale pamiętajmy, sam Barons jakąś agresję wymusza, jakąś reakcję urywali, więc może to będzie tak naprawdę ta dźwignia, która będzie ewentualnie sposobem na sukces. No i zakupiony QSS przez Serio, bardzo słusznie. To pozwoli mu uniknąć wielu nieciekawych sytuacji. O, tutaj próba podjęcia buffa Serio okazał się być lepszy. Szczerze? Nie jestem przekonany, czy czasem Cleanse nie byłby lepszym wyborem w tym matchupie również dla Ryza. Znaczy na pewno nastawił się na te teamfighty, prawda? Ale nawet w teamfightach, zauważ, że tych stunów jest całkiem sporo. W zależności od tego, jak się ustawi mod, może go zastunować Coconut, Lis, Ultimate od Scouta. Nawet głupia bańka od Nami może wiele zmienić. Wave here, Ryza. Tak, Ryzem musisz się non stop poruszyć. Bo on wbrew pozorom nie jest aż taki tanki. Jego przeżywalność po części zależy od tej tarczy, a po części również od tego, że on jest niezwykle szybki, bo zwłaszcza w połączeniu ze Storm Rider Surge'em i przez to jest ciężko go trafić czymkolwiek poza autoatakami. A teraz zobaczmy, górna lejka wybroniona po raz kolejny przez H2K. No i w piątkę oni tutaj są. Prawdopodobnie będą coś robili przy Baronie, a nie odłamy z na bocie. Okej. Okay. Tak jest. Reporta Bahir. To nie. No nie, ale tutaj są. Teoretycznie jest ich piątka, jeżeli wziąć pod uwagę, że jednak to obaj to playerzy dysponują teleportem, prawda? Więc można założyć, że oni w razie czego pojawią się tam na miejscu. Albo sobie poprzerywają. Tak, albo sobie poprzerywają, to też jest możliwe. No nic, 25 minut za nami. Trochę nam się ta gierka uspokoiła, ale to jest tyle, jest okej. Oni chcą grać w miarę bezpiecznie. I póki co to wychodzi i raczej jest to im na rękę, jak już wspominaliśmy. Ich late game jest naprawdę fenomenalny. Poza tym Odamny też jest mocno do przodu. Trochę jest to zmarnowane, bo można byłoby wykorzystać tego Kennen. Kennen to jest postać od teamfightów. Czemu H2K nie próbuje się grupować, nie wykorzystać tego faktu, że Maus jest mocno w plecy. Ale snowballowanie na Kennen nie jest aż tak ważne. Znaczy, przede wszystkim może boją się tego tej midgame'owej siły Edward Gaming. Wiedzą, że oni to nie oni muszą tak naprawdę przyspieszyć tą grę. To dla Edward Gaming gra na czas jest widocznie niekorzystna. Ona mnie już próbuje uciec, gdzieś tam protobelt anulowany, bardzo ładne WOT Poppy. Kiedy przyjdzie Clear Love wreszcie? Nie rozumiem, co zrobił Edward Gaming, ale hej, dwóch na bocie to robimy Barona, H2K. Od tak dostali Barona. O, zaraz zobaczmy, ponieważ jeszcze tutaj będą utrudniać to zadanie zawodnicy swoje EDG, rzucony też od Barash. Teraz też ten Silence od Malzahara, ale teleport do Ryu przenosi pozostałą dwójkę zawodników w bezpieczne miejsce. To było kretyńskie, co zrobił Edward Gaming. I do tego jeszcze źle to wykonali. Już jak zrobili te dwie osoby na bocie, to niech chociaż zabiją tego Odoamne. Myślałem, że po bootcampie z Soazem we Francji wrócisz taki odmieniony, ale widzę, że dalej przychodzisz i plujesz na zawodników. Nie no, ale tutaj się z tym zgadzam. To było durne, nazwijmy to po imieniu. Tak, to było bardzo nierozsądne i DG za to zapłaciło. Teraz zobaczymy Forgiven. Jeszcze rozumiem na przykład, gdyby oni tam siedzieli przy tym Baronie i przeszkadzali, na przykład gdzieś tam Ezreal połkował od startu, ale oni po prostu zdziwili się, że H2K zacznie robić Barona, jakby tego się nie spodziewali. Slicing Maelstrom, dużo poświęcony tutaj na wyłapanie przeciwnika. No ale wiadomo, przeciwnik tutaj też zainwestował w samonerkę, żeby przetrwać. No i H2K robi to, co robić powinno. Mają Barona, puszują. Żadna karma im teraz go nie zabrała. Nie wiem, czy widziałeś w poprzednim spotkaniu. Ach, to akurat przeoczyłem. A to w dużym skrócie support zespołu przeciwnego grający na karmie po prostu podszedł, że ciuki zabrał Barona. Nie było tutaj Jankosa, bo on był martwy i Smite'a nie było, ale wciąż no taka dosyć ciekawa sytuacja. Prawie był comeback. Wczoraj stylów też było sporo, także No wczoraj niestety nie miałem przyjemności ich obserwować, no uczelnia mnie wykończyła totalnie i zastanawiam. Odpaliłem twój strumyk i jeszcze zanim wszedłeś na wizję, ja przysnąłem i no niestety. Starość nie radość. Spoko, ja też przysnąłem. Wszystko nagrałem wcześniej. O, no i widzicie. Dzień przed nagrywałem kontent do meczu. ESL TV. Co? Serio?
Raz w prawo, raz w lewo. No Zobacz, na... jaki Rice jest nowy, trudny. No nawalony ten zawodnik, zmienić go. Jak trudny jest nowy Rice. Ej. No nie, no dobra, muszę przyznać, że on jest dosyć... Malzahar też taki skomplikowany. On wymaga trochę ogrania się, żeby faktycznie nim się czuć komfortowo. Bo to też jest kwestia tego, że jak wspominałeś, tutaj ma różne komba. I fakt, no jasne, można sobie pozwolić na tę sekundę, dwie zastanowienia się. Jakie by teraz zakręcie rzucić? Bo to właśnie porównuje do rzucania zakręć, bo to jest do tego stopnia skomplikowane, tak to nazwijmy, nie? Jest jakiś tam proces włożony w to, żeby odpowiedni efekt uzyskać tych zakręć. Jeżeli chcesz grać dobrze Ryzen, nie możesz się nad tym zastanawiać. Ty, myśląc o tym, co chcesz zrobić, już musisz to robić. I to się da zrobić, bo jego cast time, jego zdolności są naprawdę niskie. Tylko, że właśnie to wymaga takiej pamięci mięśniowej, bym powiedział, takiego wyrobienia nawyków. No, pamiętajmy, że Ryu jest Koreańczykiem. Ale Albus Nox jest z Rosji, więc no tutaj się do nich te zasady nie stosują. On, ich trzeba wywalić w momencie, w którym przychodzą trzeźwi na scenę. To jest jak Tarson, jeżeli ktoś śledził dawno temu scenę StarCrafta 2. Nasz pijany Terranin z Polski. No, on grał w mecze życia zawsze, jak przychodził... lekko zrauszowany, bym powiedział, na scenę. To rzeczywiście. Ale potem się zmieniły zasady. Nie można było pod wpływem alkoholu przychodzić na scenę, no i też era Tarsona przeminęła. Skończyła się legenda tego zawodnika. Tak, tak. Kontra na tego. Ciekawy jestem, czy kiedyś ktoś przyszedł na jakiś LCS, LCK, biele pijany. Jeżeli ktoś albo Rosjanie, na albo Polacy. Na Kacu na pewno. Na Kacu na 100%. Ale jestem ciekawy, ile razy na przykład tutaj... komentatorzy rozkminiali, dlaczego jakaś drużyna przegrała i jakieś powody, jakieś analizy, oni statystyki. Tam skacowani, a oni tak... po prostu byli skacowani po imprezie. Tak w cholerę, nie? Także nie mogli już tego wytrzymać i chcieli skończyć te spotkania jak najszybciej i jeszcze wiesz, takie wchodzi przykład... myślenie, to jest durna gra, dajmy przykład... spokój. LGD... I tak nam płacą. LDG czy LGD? Było tam, gdzie imp. LDG chyba. LDG. No, LDG Gaming z Chin, nie? Wszyscy tyle artykułów napisano, tyle legend narosło, że tutaj komunikacja, że rozluźnienie, że liga, brak presji. Oni po prostu balowali na Wordze. Tak. No, złożę w ogóle, przypomniałem sytuację z G2, prawda, że no, bo te memy dotyczące ich wakacji, nie, na MSI, to już w ogóle jest kosmos, ale... No, już zostawmy ten temat imprezowania, bo... No po prostu sobie szczerze, no jednak esport to jest branża rozrywkowa i ciężko tutaj oczekiwać od zawodników, że oni będą... To są młodzi ludzie też przede wszystkim. Strasznie dużo głupich rzeczy zdążą jeszcze zrobić. I wiadomo, że ten wiek... Powiedz o double liftowi. Młodzi ludzie. Ile on double lift ma lat? A wiesz, że nie wiem, ale no jakby jest ze sportowym dziadkiem troszeczkę, w sensie jest od zawsze na scenie. Sportowy dziadek brzmi jak 24 lata. Dzięki. Przypadkowo wziąłem wiek. Przypadkowo wygenerowałem liczbę. Tak. Teleport zagrany przez Ryza. Uuu, Maus jest martwy. Chociaż dobry ultimate, ale tylko wybija jedną osobę, więc... To może być koniec. O, tsunami! O, jednak! Epicki save. Wykonany zespół ADG, ale... Dużo zostało poświęcone, żeby uratować tego zawodnika. Nie, ja się jeszcze próbuję pozbierać po sportowym dziadku, jak mam być szczery. No, zbierać zaraz z ciebie nie będzie czego. Nie, wychodzę. Koniec. Koniec, bo mi się... Bo mi ale... Ręka zaraz mi odpadnie, nie? Ale nie będzie zaraz co zbierać z Edward Gaming, którzy będą załamani po tym, jak przegrają na H2K 2-0. Bardzo szybko zebrane. A Forgiven ma 24 lata. Przypadek. No i co? Już idzie na emeryturę. Do wojska. Tak, no... W sumie taka trochę bardzo mało bezpieczna, bym powiedział, emerytura, taka pełna wrażeń, prawda? Na czacie znajomy na Lana poleciał skacowany. Na Lani był kiedykolwiek jakiś gracz skacowany? Pierwsze słyszę. Nie, ależ skąd. Esportowy Elder. O, to jest fajny tytuł. Esportowy Elder. To jest coś. Co byśmy musieli tak nazwać? Smok Elder Trick mógłby zostać nazwany właściwie imieniem jakiegoś bardzo... Aha, Dairus. Ale dobra, wracając już faktycznie do tematu spotkania, które nam się troszeczkę rozciągnęło w czasie i uspokoiło w międzyczasie, tak zwanym. 32 minuty, 37 sekund, 7 załóż do tej pory padło. To jest kolejne spotkanie w wykonaniu H2K, które mimo niewielkiej ilości morderstw czy też zabójstw
jest dosyć ciekawe. Tak, dlatego że bardzo aktywne jest H2K. To jest ich stary styl sprzed roku, sprzed dwóch, trzech splitów, kiedy oni naprawdę brali bardzo mało zabójstw i grali tak, żeby nie ryzykować żadnymi teamfightami. Grali jak najbardziej oszczędnie, jeśli chodzi o ryzyko. I tutaj, no 6 tysięcy jest, muszą tylko jakoś domknąć, będą potrzebować do tego drugiego barona, ale no będą musieli teraz być bardziej kreatywni, chyba że Edward Gaming znowu ułatwi im zadanie. Słyszany jeszcze Jankos, żeby uciec ze dżungli przeciwnika. Jeszcze tylko szuka kontu ataku. Tylko że ADG też się w miarę skutecznie broni. Okej, okay, Infernal Drake to jest jedyne rozwiązanie dla H2K. Na chwilę obecną to jest coś, co nie mogą podjąć i w ogóle o 16% więcej AD oraz AP to jest całkiem fajny bonus. Myślę, że tak szacuję jakieś 12-13% więcej obrażeń u Ryza z uwagi na te przeliczniki. To wiadomo, nie jest 1 do 1. Teraz Janko zatrzymany w miejscu. Dobra, akcja wykonania Mauza jeszcze dodatkowo ta bańka, ale flash. Ratuje Jankosa z tej złej naprawdę sytuacji. Smok podjęty za darmo dla zespołu H2K. To się pewnie tak, Mikael został użyty przez Wandera, to też tak pozwoliło. Chyba tego się nie spodziewał Edward Gaming, tego przedmiotu. Albo też nie spodziewali się Wandera za ścianą. No jest możliwe, niemniej jednak ładna tutaj próba przerwania, skuteczna zresztą, przerwania tunelu od Jankosa. Przez co on nie mógł uciec przez ścianę. No i wracając, no to jest jakieś 12, bym powiedział, procent więcej obrażeń na zarówno Forgivenie, jak i Ryo. Znaczy, nie, i to robi na Forgivenie więcej. Na Forgivenie faktycznie to będzie oscylowało w granicach 16%, bo jednak Caitlyn głównie polega na autoatakach. No a przelicznik na autoataki jest 1 do 1 z AD, więc to akurat nie ulega żadnej wątpliwości. No ale przede wszystkim mają Kennena, Ryza i Caitlyn i nawet Karma ofensywny support, więc te będą zdecydowanie czerpać profity z tych dwóch infernali. No i zobaczymy, Edward Gaming boi się, teraz no, troszeczkę lepiej kontroluje cały teren przy baronie. Natomiast odołane z tego powodu będzie mógł się rozstrzelać na dolnej linii, bo wiele przedmiotów już tu zakupionych, sporo ability power. Prawie 100 krzyków przewagi swoją drogą nad Mausem. No i 360 również Forgivena. Deft, pamiętasz? Miał więcej, jakieś 15-20? Zobacz teraz. No tak, Forgiven, prawda? On w late game sobie też poradzi. No ale na przykład Edward Gaming zautfarmiło na supporcie. 4 creepy. Ryu podchodzi w okolice barona, pozbyć się widocznego na pink wardzie warda zespołu przeciwnika. No ale Meiko tutaj ponownie podejdzie, rzuci go dosłownie w tym samym miejscu. Syzyfowa praca. Jakby spróbuję go rzucić trochę dalej, tam po lewej stronie baron pink może być. Nie został wychwycony. O, teleport ze strony Ryu. Ten zawodnik po prostu wie, kiedy użyć tej zdolności. Teraz jeszcze E odpalony na skauta. Teraz jest to E na trzech zawodników, ale wyrzucony z tej sytuacji Ryu. Nie będzie mógł pomóc zespołowi. No i Odawny zapłacił za to życiem. Taka dosyć nieciekawa sytuacja. Teraz kolejny clear love złapany w runiczne więzienie. I Jankos zabija tego zawodnika. Flash wykonany, przepraszam, Arcane Shift przez Defta, aby uniknąć uderzenia z overloadu. Ten overload spokojnie by zadawał w okolicach 800 do 1000 punktów obrażeń. Więc no to nie są rzeczy, z którymi należy tutaj żartować. Ale tak jak mówię, duży pech troszeczkę dla zespołu H2K, że akurat to właśnie Ryu został wybity. Gdyby to poleciało kuf, 3 osoby, ja nie mogę, ale to byłyby obrażenia. No i teraz nie ma junglera. Clear Love zrobił tragiczną rzecz. Raz jeszcze wystawiło się Edward Gaming i oddają barona w ręce H2K za darmo. Maus. No, mało to może zrobić. I Jankos jeszcze podwyższy sobie KDA, Scout. Z ultimate'em, ale już go żałuje. Próbuje uciec. Jest gdzieś go jeszcze, no, zarazić kogoś z H2K, ale to po prostu brakuje obrażeń i no, to już jest 8 tysięcy. Blisko, właściwie 9 tysięcy H2K i drugi baron. Dokładnie, no to totalna kasacja wykonania Ryu. Chciałem zobaczyć wykres obrażeń. Może nawet nie teraz w tym teamfightie, ale w ogólnym rozrachunku z całego meczu. Zobaczmy to wszystko na powtórce, prawda? Jest rzucona nietrafiona bańka, wymiana ultimatów globalnych, no i ten flankujący teleporter Ryu wraz z Jankosem. Pozbywa się on Meiko. Tutaj właśnie to bardzo istotne Ether rozbiło
Essence Flux po trzech zawodnikach zespołu przeciwnego, no ale niefortunny ultimate od Poppy, który wyrzuca Ryu. No i czeka za ścianą, prawda? Czeka za ścianą, złapał clear lowa. Świetna komunikacja w zespole. Dobry bait. Good bait, mate. Ale że w ogóle, że IDG się nie spodziewało tego, że Ryu jednak wróci do tej walki, to też było dziwne. Generalnie decyzje Durd Gaming miejscami są bardzo dziwne. No tak, to nie ulega żadnej wątpliwości. Może nie są trzeźwi? No nie, no to są Azjaci, prawda? No właśnie, no tak, Azjaci, więc... Ale w Azji się mnie alkohol pi? Oni tam chyba w ogóle prawie nie piją. Tak oni żyją na tym padole nieszczęścia, zwanym światem. Jedzą ryż. Co w tym ryżu mają? A ja nie mam pojęcia, ale można zrobić ryżówkę w ogóle, nie wiem czy wiesz. To jest taki też mocny alkohol. Z wszystkiego można zrobić. No, typowo polskie myślenie, ale H2K podchodzi środkową alejką. Janko z takie agresywne wejście pod wieżę. No i wiadomo, ta wieża się tutaj rozsypie wraz z pomocą barona, to jest dosyć proste. No. I Edward Gaming ma problem. Co właściwie mogą zrobić na tą Caitlyn i na push, jaki tutaj H2K ma? A nie mają zbytnio wave clearu. Malzahara wave clear jest dobry, jeśli jesteś w stanie zabić pierwszego miniona, a potem kolejne. A te skurczybyki wzmocnione baronem są całkiem wytrzymałe. Mamy gauntleta, ale czy to powinno wystarczyć na taką siłę, jaką daje tutaj Karma, Caitlyn czy nawet Kennen? Nie za bardzo. Inicjacji też Edward Gaming nie ma. Jakiś flash kokon, jakaś fala, która leci pół miliona lat i wystarczy po prostu odsunąć się. No, Edward Gaming będzie musiało coś przyczarować przy smoku. Inaczej prawdopodobnie stracą inhibitor, dlatego dziwię się, że się wycofują, bo prawdopodobnie no, przy własnej bazie i tak nie będą mogli się zbytnio bronić. No tak, 40 minut za nami. Zdaje się, że twoje też predykcje dotyczące długości trwania tego starcia są w miarę trafne. Tak, tak, ale pomyliłem się co do charakteru troszeczkę tego meczu. Spodziewałem się tego, jakby było bardziej wyrównany mecz. A dla mnie H2K po prostu, nie szarpiąc meczu, idzie do przodu. Znaczy też po części na pewno wpływ ma fakt, że oni zagrali te spotkania zaraz po poprzednim, które też wygrali, więc no to ma jakiś tam pozytywny wpływ na morale, mam wrażenie. Jedyny negatywny wpływ to pod postacią tego zmęczenia grą, ale poza tym poprzedni mecz wcale nie był taki trudny dla H2K, więc myślę, że też nie zmęczyli się aż tak bardzo. No. Pytanie, czy kopanie przeciwników jest męczące? Powiem tak, no nie chciałbym użyć stwierdzenia, że nawet się nie spocili, ale no takie można było odnieść wrażenie. H2K, środkowa alejka. Zobaczmy, jak się to... Ultimate Ryza. Zastanawiałem się, skąd ten ghost u scouta. Dolna linia wypadałoby jeszcze ogarnąć, więc odołamy potupta tam na tym małym Kennenie. A Elder Drake do wzięcia, no właśnie, to jest kolejny problem. H2K ich te legendarne barony i Drake'i. Jaki oni mają problem z tym. No ale nic, w końcu do tej pory się udawało, to może i tym razem. No zobaczymy. Tutaj też ciężko będzie wymusić na przeciwnikach reakcję skutkującą pozycją, z której można by było skorzystać, jeżeli będzie się tylko pushowało wieżę. Skating nie jest aż tak ciężko, teraz zobaczmy. Ryu, odpalony Ghost. No on ma niski cooldown, więc... Tak, dokładnie. Można to wybaczyć. Kennen natomiast odłamne w bazie, więc pozycja teleportowalna i ma parę fajnych wardów. Nie wiem, czy widzicie to na minimapie, ale jest za ścianą za Blue, za ścianą na wilkach, więc homeguardami, które oczywiście już od dawna są, Kennen może tu sporo namieszać, zwłaszcza, że jest Zonia i Protobelt, czyli takie bardziej przedmioty właśnie pod teamfighty ze strony Kennena. No nie zobaczmy, decyduje się jednak wycofać Ace in the Hole w kierunku Mausa, ale no... Raczej sobie tutaj Poppy jednak full tank niczym nie przejmuje. No i H2K lekko zawieruszone. Nie potrafi znaleźć tego przesmyku, który daje im szansę na zrobienie Elder Drake'a, ponieważ no nie potrafią wykorzystać miniony. Może inaczej, nie potrafią w ogóle stworzyć sytuacji, w której miniony im pomogą. Także brakuje tego nacisku, brakuje czegoś, co by naciskało na Edward Gaming. H2K niczego nie wymusza. No nie chcę tutaj być złym prorokiem, ale powoli, bo powoli, to spotkanie zaczyna przypominać to niefortunne starcie Cloud9 vs Flash Wolves. Bo znowu, no dobrze, teraz jest trochę więcej zabójstw, jest teraz 13 zabójstw na mapie, a
43 minuta, zawodnicy rozgrywają w umysłach troszeczkę te teamfighty potencjalne, wychodzą na mida, przepuszczowują linię, patrzą na pozycję przeciwnika, stwierdzają, nope, raczej nie chcemy tej walki i się rozchodzą, prawda? A teraz kolejny, o, to jest piękny widok. Wow. Niam. To jest powód, dla którego warto grać Ryzenem. To jest sztuka. Chodzi o ten deszcz złota, który na ciebie spływa, po prostu fenomenalne uczucie, mówię wam. Polecam. Jako komentator wrestla prawdopodobnie nigdy go nie zeznałeś, ale... O nie, piekcze, ała. Niech mi coś da, wiecie, coś na oparzenia. No ale teraz ty też pracujesz dla wrestla. To nie jest zabawne. Oczywiście tutaj żartujemy. Po pracy nie rozmawiamy o pracy. I zobaczmy Odołamne, co tutaj zrobi, jaka fenomenalna wejście. Brakuje tylko H2K. Forgiven z olbrzymimi obrażeniami. Gdzie jest Ryu? Fa, jest! O! Tak! Ukradł! Tak, Jankos ukradł tego Elden Drake'a i teraz będzie czyszczenie. Nadchodzi Forgiven. Forgiven strzela ten strzelec. Jeszcze jeden strzał. I to będzie kill jednak dla Ryu. I H2K po tej walce, która wyglądała bardzo źle. Sytuacja, która raczej faworyzowała przeciwnika, wywraca ją do góry nogami. I przechodzi do ofensywy. O mój Boże, to będzie gra. 40 sekund. No powiedzcie, że to jest gra. Powiedzcie, że H2K zaczyna 2-0 i jeszcze najłatwiejszy przeciwnik przed nimi. Jeśli by wykonali tutaj 3-0. Zemści się za tą karnę z poprzedniego meczu. Bronią nie tylko honoru Europy, ale również cała Polska na nich patrzy. Tak cała. Prezydent Duda, Adam Małysz. Maria Konopnicka i Mikołaj Kopernik. Wszyscy patrzą, jak Jankos i Wander przodują w szarży. Ace! Mamy Ace'u! Edward Gaming wybite co do głowy. Tak samo jak dziewiąta wieża zamienia się w zgliszcza, a Nexus wybucha. H2K pokonuje Edward Gaming. Kto by się tego spodziewał? Na pewno nie my. Znaczy, wiadomo.